Widzą bardzo fajny mecz do oglądania, ale dla nas na pewno jako trenerów naszych zespołów jakiś tam niedosyt pozostał, bo i trener Radomiaka chciał wygrać, my też chcieliśmy wygrać. Wiadomo, oni grają o awans, my o utrzymanie. I tu nic dodać, nic ująć. Widać, że trener na piłce się zna bardzo dobrze. Wszystko to obrazowo przedstawił, tak jak ja też to widziałem. Radomiak był chyba najlepszą drużyną, jaka tutaj grała. Mieli przewagę w pierwszych 20 minutach, w drugiej połowie przy 3-1 to nawet mi już zabrakło słów, żeby co komentować, bo grali w piłkę, gonili nas i tylko czekaliśmy, że może się gdzieś pomylą, ale ja znam swoją drużynę, oni mają charakter naprawdę wojowników, bo to tylko czapki z głów, bo nie będziemy się ukrywać, wy tu akurat miejscowi wiecie, że na boisku grało 3 kontuzjowanych i przecież Adrian Klimczak to grał na jednej nodze. No ale jest jak jest i myślę, że z taką postawą, z taką ambicją, charakterem możemy Radomiakowi i będą za tydzień się cieszyć, że w Puszczy coś tam uszknęliśmy. Nie patrzę na tabelę. Chłopacy już wiedzą, nie kalkulujemy kto, gdzie, z kim i jak, bo to jest chore. Nie? My po prostu musimy wygrywać mecze. No, mamy taką serię bez wygranych. Ale no tak jak mówię, widzieliście, że Radomiak to nie jest przypadkowa drużyna. Naprawdę gra dobrze w piłkę. My na pewno każdy punkt cieszy nas. Walczymy o 3, ale no z takim przeciwnikiem w takiej sytuacji z 1-3 wyciągnąć na 3-3 na pewno może ten punkt być istotny.